No dobra, to ja zacznę. Okej, witamy wszystkich. Dadzia Hao, czyli witam wszystkich w długo wyczekiwanym filmie, gdzie Adrian Milioner odpowie na wasze pytania na temat chińskiej nieruchomości i inwestycji. Jedziemy właśnie do następnej fabryki. Ci, którzy tego nie wiedzą, no to zajmujemy się obsługą polskich importerów, którzy robią interesy w Chinach. W zasadzie my robimy za nich interesy. Więcej szczegółów na to są chiny.pl. Również ukażą się filmy opisujące naszą pracę. Także prosiliśmy was o pytania odnośnie inwestowania w Chinach, chińskie nieruchomości. I Adrian nam tutaj opisze pięknie, w jaki sposób został milionerem w ciągu kilku lat w Chinach dzięki nieruchomościom. Dobrze, ja na początek przełączę może tutaj ekran na główną kamerę. Także pytanie numer jeden. Jaki jest wymagany wkład własny przez chińskie banki przy kredycie hipotecznym oraz jaka jest przeciętna rentowność z najmu? Pytanie od pana Bartosza Płonki. Tak. Bartosz Płonka. Także to jest dość skomplikowany, zawiły temat. To zależy, czy to jest nieruchomość komercyjna, czy prywatna, ile mieszkań posiadamy na dany moment. No i oczywiście, czy mamy, posiadamy w ogóle prawo do nabycia nieruchomości. Różni się też wkład własny od, w zależności od rodzaju nieruchomości, to znaczy raczej wielkości. Taka najbardziej przeciętna, najbardziej typowa nieruchomość to jest 30% wkładu własnego przy pierwszym mieszkaniu i przy drugim mieszkaniu jest to 70%. I to jest maksymalna ilość, jaką możemy skredytować. To są dwa mieszkania prywatne. Jeżeli jest to duży dom, duża nieruchomość, to tylko wchodzimy od razu na próg 70%. Jeżeli posiadaliśmy już wcześniej kredyt w banku i skredytowaliśmy mieszkanie, które sprzedaliśmy, to wtedy pierwsza wpłata to jest 40% wkładu własnego. A przy nieruchomościach komercyjnych jest to 50%. To mniej więcej tak jakby wierzchołek góry lodowej, powiedzmy, tak? Ogólnie teraz w ostatnich latach oprocentowanie kredytu dość mocno wzrosło. Ostatnio było to w okolicach 5%. Teraz już nie pamiętam, ile to było, 4,75. Być może różni to się też w zależności oczywiście od banku, ale to marginalnie, bo i tak największe banki chińskie to są wszystko banki państwowe, także tam nie ma wielkiego rozróżnicowania. Na tą chwilę jest zdecydowanie za dużo skredytowanych nieruchomości, także jest w ogóle problem z uzyskaniem kredytu, jeśli chcemy nieruchomość sfinansować poprzez banki. Wiem, ponieważ każdy bank ma swoje przydzielone limity, bodajże półroczne, i po tym jak się im wykończą limity półroczne, no to już nie są w stanie udzielać więcej kredytów, więc żeby uzyskać kredyt, korzysta się też z usług agentów, agencji finansowych, tak? Jak to powiedzieć? Brokerów, tak? No, brokerów, którzy obdzwaniają wszystkie banki po kolei, próbując w naszym imieniu znaleźć najlepszą ofertę. Jedyną ofertę, najlepszą, tam nikt nie pyta o procent. Parę lat temu procentowanie było niższe, w okolicach 3,5%. Jest tutaj też tak zwany dodatek mieszkaniowy, dla Chińczyków, którzy pracują, i dodatkowo wtedy część pensji jest odkładana na fundusz mieszkaniowy, i przy braniu mieszkania w kredycie dostajemy również rabat na oprocentowanie kredytu, bodajże około 1%, ale teraz już tak z pamięci nie wszystkiego nie jestem w stanie wam powiedzieć.
Dobrze. Następne pytanie. Martinkowi. Czy Adam, tutaj Adam cię nazywa. Ty. Nie powiem tego, co ty. Tutaj to znowu taki wewnętrzny żart. A dobrze, przejdźmy do pytania. Czy Adrian musiał spełniać wymogi odnośnie wizy bądź obywatelstwa, aby móc zakupić nieruchomości w Chinach? Obywatelstwo nie ma możliwości uzyskania obywatelstwa. Wiza to nie ma znaczenia. Znaczenie ma status rezydenta. Trzeba być rezydentem, czyli na wizie jakby, czy to będzie jakakolwiek wiza, to nie ma nic wspólnego z zakupem nieruchomości. Musi mieć status rezydenta tymczasowego lub permanentnego. Status rezydenta możemy uzyskać poprzez wzięcie małżeństwa, tudzież posiadanie legalnej pracy. Co jeszcze? No, trzeba mieć firmę, na przykład płacić podatki. Lub mieć podatki. Firmę, tak, jeżeli mamy firmę i płacić. Jesteśmy jako wtedy, jako biznesmen, mamy też, możemy uzyskać wizę. Studenci też mają status rezydenta, tak? No, ale wtedy... Oni chyba nie mogą kupić. No, mogą, ale muszą mieć wtedy udokumentowane dochody na to. Aha, tak? Znaczy, a student nie znaczy, może w ogóle jako zagrani, jako osoby, jako obcokrajowcy, no to i tak... Jest, powiem tak, praktycznie dla Chińczyka już jest trudno uzyskać kredyt, finansowanie na zakup nieruchomości, dla obcokrajowca jest to prawie równe. Nie mówię, że nie zdarzają się, ale jest to bardzo, bardzo trudne, żeby uzyskać finansowanie na zakup nieruchomości, że wchodzi nam tylko w grę zazwyczaj w pełni przepłata lub, tak jak wspomniałem, wtedy, jeżeli mamy udokumentowane dochody, tutaj opłacane podatki, no to jest szansa, no ale znikom. Chociaż znam osoby, które mają, także jest to możliwe. Następne pytanie, użytkownik Go Ahead. Jak wygląda rynek nieruchomości po ostatnich zawirowaniach? Czy Adrian nie obawia się spadków wartości nieruchomości, zwłaszcza, że najprawdopodobniej kredytuje większość zakupów? Ja trafiłem właśnie w fajnym okresie, że trafiłem akurat na górkę, także sprzedałem mieszkania zaraz przed spadkami. No, ale to też, no, kupujemy i sprzedajemy w tym samym czasie, czyli ja kupiłem jakby na górce i sprzedałem na górce, także ten spadek był tak naprawdę po tych awerach z Evergrandem na tą chwilę marginalny, rzędu kilku procent, lecz widoczny na rynku. Zależy od lokalizacji. Teraz moim zdaniem upadek głównych deweloperów spowoduje to, że mieszkania z drugiej ręki, z rynku wtórnego, wzrosną ceny, ponieważ zmniejszy się podaż mieszkań nowych. Bo ludzie się będą bali, że wpłacą przedpłatę, a deweloper zbankrutuje, tak? Tak. Ludzie nie będą chcieli kupować mieszkań od deweloperów, mieszkań... Tak zwanych dziur w ziemi, no bo tutaj wbije się łopatę i kilkaset mieszkań sprzedanych. Tak, także mieszkania od deweloperów z pierwszej ręki podejrzewam, że ceny ich spadną, a mieszkania z drugiej ręki ceny będą rosły, także myślę, że to będzie taka sytuacja. Musimy iść, nie? No, jesteśmy umówieni, także... mamy spotkanie biznesowe. Cięcie. Kontynuujemy. Jesteśmy już po spotkaniu biznesowym. No, jak zwykle nie było łatwo, bo przyjechało dwóch białych, a wcześniej jakby moja żona prowadziła pertraktację odnośnie ceny parametrów maszyny, bo nasze modus operandi jest takie, że nigdy nie dajemy producentowi znać, że to jest na eksport, że tą maszynę kupują biali, czyli łajgłożeni, jak to przetłumaczyć na polskie? Obcokrajowcy. Po czym po ustaleniu wszystkich szczegółów i przede wszystkim ceny zjawiamy się my.
No i wtedy właściciel fabryki widzi, że stracił, bo mógł dać większą cenę na eksport. No i właśnie tak działamy. Jeśli zlecacie nam zakup maszyny, tudzież towarów, bo nie tylko się zajmujemy maszynami, to macie gwarancję, że dostaniecie dokładnie taką samą cenę, jaka jest na rynek chiński. No i co? No było trochę pertraktacji, ale no, skończyło się jak zwykle, czyli sukces. Przypominam wszystkich zainteresowanych importem z Chin do Europy. Zapraszamy do kontaktu www.tosąchiny.pl, tudzież no jest numer telefonu, e-mail, to wszystko w opisie filmu. Nie tylko zajmujemy się eksportem maszyn. Opublikujemy dość dużo filmów, jak wygląda nasza praca, jak wygląda nasz dzień codzienny. Naprawdę będzie ich dużo, także zapraszamy do subskrypcji. No, ja wiem, że ludzie nie lubią, jak się mówi subskrybujcie, ale no jeśli ktoś nie subskrybuje... Dobra, to... Kizekę jest za dużo, oni nie przyszli tu słuchać ciebie. Tak jest. Okej, tutaj nie przyszli. Adrian. Jest Adrian Milioner i pytania do niego, przepraszam. Klaudin Aronowski. Pytanie do Adriana. Skąd Chińczycy biorą meble? W twoim mieszkaniu były z Ikei. Czy reszta społeczeństwa też tam kupuje? Czy stawiają na coś lokalnego? Przyznam szczerze, że będąc w Chinach, nie rzuciły mi się w oczy sklepy meblowe. No meble to jest wszystko, co możecie kupić w Europie. A czy nie, przesadziłem. No bo w Europie jednak się robi też dużo mebli. Zwłaszcza w Polsce. Polska stoi drzewem. W Polsce jest o wiele tańsze drewno i meble niż w Chinach. IKEA nawet w Chinach ma część produktów, zwłaszcza z płyty pierśniowej wyrobionej w Polsce. Wtrącę się znowu. Mamy dość dobrą ofertę, jeśli chodzi o maszyny do produkcji mebli. Ukaże się film. Okej, to tyle. Kontynuuj. Także jest IKEA. Bardzo popularna wśród obcokrajowców tutaj. To jest design przede wszystkim, design, no i cena jest praktyczna i IKEA jako jedyny bodaj sklep ma w ogóle rzeczy, że po angielsku można się dogadać z obsługą, także że IKEA rządzi wśród obcokrajowców tutaj. Ja sam w ogóle lubię IKEA, nie lubię chińskich mebli, bo jednak chińskie meble, taki low end, to jest straszny szajs. Jest drewno drogie w Chinach, słuchajcie. Drzewo no sprowadzone z Afryki. No zobaczcie sobie w koło, czy widzicie gdzieś jakieś drzewa. Nie ma drzew. Drzewa dużo się sprowadza z Afryki. Tu w ogóle w porcie u nas w Guangzhou jest w ogóle specjalny port przeładunkowy dla drzewa. Także jest takie centrum dystrybucji drzewa z Afryki. Filmuję, jak wygląda okolica, przez którą przejeżdżamy. Także meble, jeśli chodzi o Chińczyków, którzy mają pieniądze, no to oni preferują tak zwane czerwone drzewo, chińskie meble z chińskiego litego drzewa. To są wtedy takie meble twarde, tradycyjne, rzeźbione. To są bardzo drogie meble. Tam czasem potrafi taki zestaw, sofa, dwa fotele, stolik kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. 20-30 tysięcy złotych. Wśród Chińczyków też jest bardzo popularny. Głównie kupują na Taobao. Taobao, sam też trochę mebli kupowałem. Taki chiński odpowiednik Allegro. Także Chińczycy dużo właśnie mebli kupują online. Są sklepy z takim też nie high-endem, ale z takimi popularnymi meblami. Jest parę takich większych, też znanych marek chińskich, które robi meble typu właśnie Black Red White. Daruchi tutaj high-end, a oni materace. Ale jest teraz nie pamiętam, nie chcę z głowy nazw wrzucać, ale jest parę takich podobnych, a like centr z meblami, gdzie są mniejsi wystawcy i więksi. U nas Foshan jest największe na świecie w ogóle centrum handlu meblami. Tam chyba mają milion metrów kwadratowych powierzchni. Tak, ukażą się filmy odnośnie mebli, przede wszystkim maszyn do produkcji mebli, które mamy w ofercie.
Także subskrybujcie. Dobra, tutaj. Next. O, dobra. Dlaczego nie mogę nic powiedzieć? Okej, mam pytanie, tutaj użytkownik Marcin. Pozdrawiamy Marcina, wszystkie Marciny to fajne chłopaki. Mam pytanie odnośnie tych pralek na balkonie. Nie ma tam u Was mocnych opadów deszczu? Przecież opady mogą padać na pralkę i albo się popsuje, albo zardzewieje. Są. Są opady deszczu, czasem nawiewa na pralkę, ale Chińczycy lubią takie, kupują na pralkę takie... Pokrowce. Pokrowce. I to się zapina, jak pralka jest nieużywana, to się zapina na zamek. No i wtedy nie pada, ale ogólnie pralki są wodoodporne. Także, tak. Także, no bo pralka jednak mimo wszystko jest cała w wodzie, także pralka nie jest not affected. Deszcz by the jej water. Nie straszny. Nie, deszcz jej nie straszny. Drugie pytanie od Marcina. Jak wzięliście ślub? Cywilny, chrześcijański czy w cudzysłowie chiński? Cywilny. I chiński. I impreza w Polsce. Impreza w Polsce. Nie było chrześcijańskiego? Nie, bo żona nie jest chrześcijanką. Adrian to... Nie została dopuszczona do ołtarza przez księdza. Żona nie została dopuszczona do ołtarza. Marzył jej się taki ślub. Marzył się jej i marzenia Shaolin zostały zniszczone przez klechę. Dobrze. Następne pytanie od użytkownika Top Gar. O, Top Gar, mój znajomy. Top Gar prowadzi kanał kulinarny, bardzo popularny, który zasłynął, miał hit Chosen Dog. Chosen Dog pochodzi z ten przepis z portalu ze śmiesznymi obrazkami, gdzie jesteśmy bardzo popularni. Pozdrawiamy całą społeczność. Wracajmy do tematu. Top Gar, będzie link w opisie filmu. Polecamy wszystkim ten kanał. Super proste przepisy z całego świata, również przepisy na drinki. Ok, wracamy do pytania. Jak duży wpływ ma wysokość na cenę nieruchomości? Jak będzie różniło się ceną mieszkanie z takim samym metrażem i układem w tym samym bloku na wysokości przykładowo 160 i 3 metry? No, czyli... Znaczy, to nie mówimy. Przepraszam, no. Przypominam, że Adrian na poprzednim filmie on sprzedał mieszkanie na 55 piętrze, czyli na najwyższym piętrze. Kontynuuj. Co? Jestem bierze, rozumiesz? Animator, Wodzirej. Why you hating? Także no, nie patrzymy na metry, tylko na piętra, tak? Znaczy on napisał ten sam metraż, ten sam układ, to samo o mieszkanie. Znaczy mówię o metr, nie metr wysokości, w sensie patrzymy na piętra, tak? Jeżeli na mieszkania na najwyższym i na najniższym i na najwyższym piętrze są najtańsze, przepraszam. Czyli piętro pierwsze i ostatnie. Pierwsze i ostatnie są najtańszymi piętrami, a piętra czym bliżej środka, tym droższe. Różnica nawet 20% na cenie całego mieszkania. Śpieszę wyjaśnić dlaczego. Dla Chińczyków, Chińczycy boją się w ogóle wysokości, co jest w ogóle dla mnie absurdem. No to jest dość ironiczne, ponieważ... Ironiczne, o właśnie, no, to jest ironiczne, tak... zwłaszcza, że budują tak wysoko, a Chińczycy boją się wysokości. Mogę się wtrącić? No? My mieszkamy z Adrianem jakieś 40 km od centrum i w zasięgu wzroku, dosłownie w promieniu, nie wiem, może 2 km maksymalnie, mamy tyle bloków powyżej 180 metrów wysokości do dachu, że one zajęłyby pierwszą dwudziestkę, jeśli chodzi o wysokość bloków w Polsce, znaczy budynków. Bo w Polsce tylko dwa budynki mają 200 metrów do dachu, czy więcej, i to jest Sky Tower we Wrocławiu i Złota 44 w Warszawie. Reszta budynków, przykładowo Pałac Kultury i Nauki, który od 1955 roku jest najwyższym budynkiem w Polsce,
ale tylko i wyłącznie dzięki iglicy i tej nalibutówce. On do dachu... On jest też 43 piętra tylko. No, ja mieszkam na 38. U nas ludzie suszą pranie na 55 piętrze, czyli to jest jakieś 180 metrów. Okej, okay. Tyle. Wracaj. Skończyłeś na tym, że Chińczycy boją się wysokości i najdroższe są mieszkania po środku kondygnacji. Na najniższych piętrach są najtańsze, ponieważ ponieważ jest głośniej, złodzieje mogą się wdrapać po oknach, oni się tego boją, jest głośniej właśnie na samym... No ale to jest jakiś, wiesz, taki już jest w mentalności tak zrobione, że no jest głośno, jest no bo to przy parterze, no to wiadomo, dzieciaki biegają, placa zabaw, baseny. Tam kiedyś w tych basenach, że tam... Tak, pamiętacie w moim filmie, ja nie chciałem mieć basenu pod oknami, bo to wrzask. Tak? Najwyższy, no bo to już tak wysoko, to już strach tak wysoko i tak. A najtańsze jest właśnie, są penthouse'y na ostatnim piętrze. Co jest w zupełnej odwrotności do Europy, gdzie właśnie ostatnie piętro jest najdroższym piętrem. Dlaczego? Ponieważ gorąco jest od dachu oraz boją się tego, że będzie ciekło od dachu. Że deszcz, no bo to już mamy mieszkanie zaraz bezpośrednio pod dachem. U mnie w mieszkaniu z doświadczenia mojego wynikło, że mieszkanie na ostatnim piętrze ani nie ciekł dach, ani nie było gorąco, ponieważ na ostatnim piętrze jest jeszcze bardzo dużo innych instalacji. Teraz są modne jakieś budowanie wieżyczek, ozdobnych dachów, jest cały osprzęt. No to są takie, to są przesądy, które oni wynieśli z tego budownictwa, powiedzmy z lat 90. albo tam z jakiejś wsi, tak? No... Znaczy w domu mojej żony to na ostatnim piętrze jest faktycznie gorąco, no bo to jest nie ma izolacji żadnej. No bo nie ma właśnie, nie ma, bo no u góry dachu jest instalacja cała jeszcze właśnie, gdzie jest od windy, są jakieś dekoracje, jest to dość zacienione, więc nie jest aż tak, wbrew pozorom, aż tak gorąco. Plus buduje się teraz też właśnie na ostatnim piętrze, dodaje się dodatkową warstwę izolacji, także nie było gorąco, było bardzo przewiewnie. No i nie miałem problemu z cieknącym dachem. Miałem problem z cieknącym oknem, ale było to zupełnie niezależne od piętra, tak? No i miałeś na gwarancji mieszkanie, także to... No, przyszli i zrobili gorzej niż było. Musiałem potem sam sobie poprawić. No. Mieszkania pierwsze piętro i ostatnie są najtańszymi, a mniej więcej na środku, czyli przy 50-paropiętrowym bloku to będzie 27-28, mieszkania będą około 20% droższe. Dobrze. I to tak progresywnie, czyli czym wyżej, tym o procent drożej, 1% drożej co piętro, tak? Następne pytanie, nie tyle pytanie, co rada. Rada dla Adriana. Chłopie, sprzedaj te wszystkie nieruchomości, zanim to wszystko nie. Panieczka tutaj, jak kiedyś w Japonii. Dziękuję za dobrą radę. Dziękujemy za dobrą radę Natanowi i Iwi. Z czego Chińczycy budują bloki? Zdziwiły mnie bardzo, bardzo grube ściany, widoczne przy szerokich parapetach. W Polsce miałem do czynienia z budową tylko niskich budynków do 4 pięter. Stelaż żelbetonowy plus wypełnienie pustakiem. Te parapety to nie jest grubość ścian, to jest taki design element, oni tak lubią te okna właśnie wystające, to zupełnie nie ma nic wspólnego z grubością ścian. Użytkownik ABCDEF. Czy polski milioner bez problemu mógłby sprzedać wszystko i pieniądze przetransferować do Polski? Tak. Następne. No ponieważ masz udokumentowane źródło dochodu, w tym momencie sprzedaż mieszkania. Użytkownik Wiesiek. Jakby to powiedział Polak? O kur, ale wysoko. Jak tu nie pić ze stresu? A jak winda się zepsuje? To są
trzy. Tak, no u Adriana w bloku są cztery windy, w moim są trzy. Windy, które mamy zainstalowane, to są windy firmy Hitachi. Hitachi japońska firma, ale tutaj w Guangzhou jest jakby największy poza Japonią oddział firmy Hitachi. Mam też tutaj największą bodajże na świecie wieżę do testów wind. Ta wieża, oni ją wybudowali obok zakładu Hitachi, ona ma 273 metry wysokości bodajże. Dobra, może rozwinę troszkę. No windy się psują, no jak ja tam mieszkałem, no to też się winda psuła. Nie zdarzyło mi się nigdy stanąć w windzie, odpukać. Ale ponieważ przy takiej ilości wind, bloków, serwis naprawiający windy jest zawsze gdzieś w okolicy, także naprawiają szybko, sprawnie. Nie jest to jakaś duża uciążliwość, nie trzeba czekać na części czy coś, także te windy są naprawione bezzwłocznie i na bieżąco. Użytkownik Gregory, jakie jest prawo zakupu nieruchomości przez obcokrajowca? No to już odpowiedzieliśmy, tak? Mhm. Masz pozdrowienia od Maja Maryla ze Szczecina, czyli rodzinne miasto Adriana. Pozdrawiamy ludzi ze Szczecina. Tak jest. O, do mnie pytanie. Już myślałem, że was coś wcięło. Miło was widzieć z powrotem. A tak nawiasem, to Góralu, skąd pochodzisz? Bo ja z pod Turbacza. Waxmund. Jack Kuras. O, witam Górala. No, ja jestem Góralem tak zwanym niskopiennym. Pochodzę z Beskidu Żywieckiego, Żywiecki Park Krajobrazowy, powiat Żywiecki. Wieprz pod Żywcem. Nie mylić z wieprzem pod Andrychowem. Wieprz pod Żywcem. Są okolice browaru Żywiec. Kiedyś browar Żywiec był w Wieprzu, ale niestety Habsburgowie go przydzielili administracyjnie do Żywca. Ale mamy inny browar teraz. Wieprzu, browar Pinta. Serdecznie zapraszamy. W jakim wieku jesteście? Jak długo uczyłeś się języka? Czy chodziłeś na jakieś kursy? Czy od żony załapałeś? Pozdrawiam z drugiego końca świata, Chicago. Od żony? Nic. Znaczy, jak miałem pytania, to odpowiadała na moje pytania a propos języka chińskiego. A uczyłem się sam. Na początku, jakby pierwszy rok, no nawet nie spodziewałem się, że zostanę tu lat już 11. Więc jakby nie przykuwałem dużej uwagi do nauki, więc jakby szło to powoli. No ale kiedy postanowiłem zostać, no to troszkę więcej się zacząłem uczyć. Z żoną głównie komunikuję się w języku angielskim. No ja studiowałem na Guangdong Polytechnic College, no i później w domu z żoną też. No też mówimy po angielsku. No wiecie, no tutaj Adrian mieszka kilkanaście lat, ja też dość długo, no po prostu musimy mówić po chińsku, bo to jest jakby podstawa funkcjonowania naszego biznesu i tak dalej. Dobrze. Następne pytanie. Zamaskowany legalista. Cześć Adrian, dociekliwy umysł tutaj. Pierwsze pytanie. Jak wygląda prawo własności nieruchomości? Czy prawo własności nieruchomości funkcjonuje podobnie tak jak w Polsce? To jest... jest podmiotowym prawem, z którego wyzuć można tylko na podstawie ustawy i decyzji sądu, czy też prawo własności nieruchomości jest jakoś ograniczone, na przykład czasowo? Nie jest to oczywiście moja legalna jakby odpowiedź, znaczy prawnie wiążąca. Także z mojego rozumowania to działa na tej zasadzie, że mamy własność nieruchomości oraz własność ziemi. Nie ma własności ziemi, jest 70-letnia dzierżawa ziemi, na której stoi nieruchomość. Po tych 70 latach wygasa prawo użytkowania. To jest coś na zasadach prawa użytkowania wieczystego w Polsce, które potem zostało
przemianowane na prawo użytkowania, na prawo własności, tak? Tutaj no, na tą chwilę jest to prawo użytkowania na lat 70. Są też takie na 40, ale to jest inny rodzaj jakby nieruchomości. No to, aha, to chodzi o nieruchomości komercyjne wtedy. Dobrze, tutaj użytkownik... Także mamy to rozdzielenie. Jest prawo własności nieruchomości, które jest jakby niezbywalne. Jeżeli nie przedłużymy, nie przedłużą nam prawa własności ziemi, to mogą nas jakby sądzą legalnie wygonić, ale muszą nam wypłacić odszkodowanie za budynki, które tam mamy. Lub po 70 latach będzie to prawo mogło zostać wykupione ponownie. No i wtedy mamy kolejnych 70 lat, tak? Tylko że różnica jest taka, że w przypadku, kiedy rząd chciałby na przykład wygonić ze względu na jakiś rozwój okolicy, coś wyburzyć i to prawo użytkowania ziemi, no to nie mogą jakby wygonić bez zgody użytkownika, tak? To musi być ze zgodą. Trochę to nieskładnie. Okej, okay, pytanie numer dwa od tego samego użytkownika, zamaskowany legalista. Jak wygląda przeniesienie własności nieruchomości? Czy funkcjonuje tam notariat na wzór europejski? Tak, no mamy i notariat, są wpisy w księgach wieczystych. Dostaje się taką czerwoną książeczkę, nazywają, ona się po chińsku nazywa Fanchenzheng. Tam jest adres podany, metraż, czasu użytkowania, data od do, wszystko jest, także jest, funkcjonuje notariusz i funkcjonuje też Urząd Ksiąg Wieczystych, przy czym przy zakupie nieruchomości nie odbywa się to przy pomocy notariusza, chyba że jest to prawo zbywane pomiędzy osobami prywatnymi, no to wtedy sama umowa jest legalizowana przez notariusza, ale sam wpis w księgach wieczystych odbywa się bez jakby udziału notariusza. Pytanie numer 3 od tego samego użytkownika. Czy cudzoziemcy mają ograniczenia w zakresie własności nieruchomości? To już opowiadałem. Pytanie numer 4 tego samego użytkownika. Może dodam tylko, że tak samo jak niektórzy Chińczycy mają ograniczenia w posiadaniu nieruchomości, tak samo dotyczy to również obcokrajowców, tak? Także na przykład, bo mam tutaj jakby tu dotknęliśmy troszkę wierzchołka praw własności nieruchomości w Chinach. Mam jeszcze ziemie rolne, mieszkania wiejskie, to są prawa zbywalne tylko pomiędzy członkami rodziny, to musi być osoba z wioski. To tak samo jak, także to jest bardzo rozległy temat i tak samo właśnie Chińczycy, którzy na przykład nie pochodzą z danej miejscowości, nie mogą kupić tak sobie po prostu mieszkania na przykład w kantonie, ponieważ zapobiega to spekulacjom na rynkach nieruchomości. Muszą mieć na przykład, jeżeli osoba, Chińczyk spoza kantonu chciałby nabyć nieruchomość, musi tu legalnie opłacać w ciągu ostatnich 5 lat, przez 3 lata muszą opłacać podatki, czyli legalnie tu pracować, tu gdzieś prowadzić interes, na podstawie których mogą wtedy nabyć legalnie jedną nieruchomość na terenie kantonu. Osoby, które się urodziły w kantonie lub tudzież mają hukou, czyli hukou tu w kantonie, no to mogą posiadać dwie nieruchomości. Te ograniczenia co do ilości
są wprowadzane indywidualnie na terenie. Każde miasto ma swoje ograniczenia. Niektóre okolice nie mają ograniczeń. Na przykład w kantonie okolica, dzielnica, która nazywa się Zhenzheng, nie ma takich ograniczeń. Także można kupować, zapraszamy, można nabywać do woli. Pytanie numer 4 od tego samego użytkownika, czyli zamaskowany legalista. Ale to się należy tyle pytań od jednego? No, u nas się wszystko należy. Tylko u nas. Nielimitowany. Okay. Jaki podatek płaci się od transakcji zbycia nieruchomości? Czy trzeba zakładać działalność gospodarczą, aby obracać nieruchomościami? Działalność gospodarczą nie trzeba. Znaczy, bo on myśli, że ty jesteś takim typowym fliperem, który tylko kupuje, sprzedaje i z tego żyje. Nie. Nie, no Adrian ma dużo nieruchomości, ale to nie jest jakby jego główne źródło dochodu, tak? Znaczy, no właśnie tu nie można flipować. Tu jest, tak, tam na którymś filmie wspominałeś, jest ograniczenie, że jeżeli się nabędzie teraz... Znaczy, to też wszystko jest ograniczenie dotyczące tego miasta, nie wszystkich miast. Tego, że jak się nabędzie nieruchomość przez 2 lata, nie można jej zbyć. Także nie można kupić i sprzedać z zyskiem. Teraz tak, jaka była część główna pytania? Czy trzeba zakładać działalność gospodarczą? Nie trzeba. Działalność gospodarcza. Jaki podatek się płaci od transakcji? Po podatek zależy to też skomplikowane, wierzchołek. Mówię na podstawie teraz kantonu. W kantonie jeżeli mamy nieruchomość z pierwotnego rynku, nowe mieszkanie, to jest 1,5% przy pierwszym mieszkaniu i 3% przy drugim mieszkaniu. Potem, jeżeli kupujemy z drugiej ręki, jeżeli mieszkanie ma więcej niż, bo pierwszy właściciel posiada mieszkanie dłużej niż 2 lata, ale krócej niż 5 lat, tam jest dodatkowy podatek. Teraz nie będę strzelał, bo nie pamiętam teraz z pamięci, ale wiem, że jest tam dodatkowy jakiś podatek. Powyżej 5 lat tam jest też i jakiś podatek, którego teraz tak nie pamiętam. Te opłaty, one się dość często zmieniają, więc tak naprawdę staram się nie... Znaczy, nie jestem na bieżąco, no bo to zawsze sprawdzam po prostu, jak nabywa się nieruchomość, no to agent ma najświeższe jakby informacje i pada całe wyliczenie, jakie są koszta nabycia. Wjeżdżamy na naszą dzielnicę, tutaj po prawej stronie widzicie, już drzewa zasłaniają, gdzie ja mieszkam, a tam w oddali jest właśnie Tieniu. O, tutaj po prawej, to jeszcze nie ten, następne te wieże, teraz w centrum kadru są te, gdzie ja mieszkam, a tam dalej na drugim planie, tam gdzie Adrian sprzedał. Dodam jako ciekawostkę. Oglądałem kiedyś mieszkanie, gdzie właścicielem była firma i przekazanie tego na właśnie dla osoby prywatnej, jakby to osoba prywatna chciała kupić. Tam całe podsumowanie to było ponad 10% wartości całej nieruchomości. Chyba z 12 czy 13% różnych opłat, łącznie z prowizją agenta. Kosmos. Następne pytanie to jest użytkownik Shi Hengyi. Słuchajcie, Shi Hengyi to jest Polak, który ćwiczył w klasztorze Shaolin. I on też ma kanał YouTube. Damy link tutaj w komentarzu. Serdecznie zapraszamy. On tam jakby ten doskonalił style 5 zwierząt. Tam jest małpy, jelenia, ptaka. Bardzo ciekawy kanał. Polecamy serdecznie. Pozdrawiamy użytkownika. Kiedy coś się ruszy z wizami studenckimi? Nie wiem. Yes. Nieprędko. Nie za szybko. Następne. To nie ma nic wspólnego z wizami studenckimi, tylko z ograniczeniami
w roku w przyjeździe obcokrajowców do Chin. Być może coś od przyszłego roku się ruszy, ponieważ u nas w kantonie wybudowali dedykowane centrum do kwarantanny na 5000 pokoi. No. Być może to zluzuje troszkę ograniczenia w ruchu, ale to i tak te 5000 to zostanie zapełnione w ciągu tygodnia, bo z tego co się orientuję, w samym kantonie przyjeżdża 20 tysięcy osób tygodniowo, jakoś tak. Następne pytanie od Szychęgi, adepta klasztoru Shaolin. Jednym z moich długoterminowych planów było przeniesienie się do Chin na stałe. Jeśli chciałbym kupić mieszkanie na własność, czy mogę to zrobić, nie posiadając pozwolenia na pobyt stały obywatelstwa, czyli krótko, czy będąc w cudzysłowie turystą lub studentem, mogę kupić mieszkanie w Chinach? Turystą nie. Ja to już odpowiadałem na propos statusu rezydenta. Pytanie od widza Lucius. Z jaką sumą wszedłeś na rynek nieruchomości w Chinach? Sytuacja z Evergrande, co dzieje się lub się nie dzieje? Pierwsze mieszkanie kupiłem, to całe mieszkanie kosztowało 430 tysięcy RMB. Ty to może tak przejedź przez Jianfeng. Wiesz co, możemy pojechać tam, gdzie kupiłem pierwsze mieszkanie. Tak? O, pojedziemy, zobaczycie, gdzie Adrian kupił pierwsze mieszkanie i gdzie, to są Chiny, ma biuro. To jest najgorszy budynek w okolicy. Słuchajcie. Nie, no słuchaj, to luksus, tam jest winda i wiesz, no. Luksus. Ty nie widziałeś, wiesz, takich no nie, no to, starych tak, dzielnic. No, nie, to tam już bez przesady. Okej, dobra. 430 tysięcy RMB, podatków tam było na około 50 tysięcy RMB, 30% z tego, no to dobra, policzcie sobie. Wszedłem z kwotą swoją, miałem nieco ponad 100 tysięcy RMB, część się zapożyczyłem u rodziny. Na dzień dzisiejszy 100 tysięcy RMB to jest 60 tysięcy złotych. Powiem wam jako ciekawostkę, nawet nie miałem samochodu jeszcze, bo dla mnie to nie było priorytetem, jeździłem sobie skuterem. Następne pytanie, widz Mateusz Wiatr. Hej Adrian, nie mam za dużo kasy, 20 tysięcy złotych. Lubię sajgonki i zupę słodko-kwaśną. Chciałbym zostać milionerem. Co mam zrobić? Pozdrawiam i dziękuję za informację. Przestać jeść na mieście. Oszczędzać pieniądze. Oszczędzać. Inwestować. Zarabiać, pracować. Ja oprócz pracy, to w sumie od kiedy... W sumie całe życie pracuję. Znaczy, dorosłe życie swoje całe pracuję. Na dwa, na trzy etaty. Oprócz normalnej pracy i mają się prac dorywczych, dorabiałem, handlując czym się dało. Także trzeba zarabiać, oszczędzać, nie wydawać i inwestować przede wszystkim te pieniądze, które się ma, w coś, w co się rozumie. Czyli gdzie na przykład, no też oczywiście. Tu wchodzimy już w całe osobny temat, gdzie to na godziny można by było opowiadać. Mm-hmm. Także oszczędzać, ciężko pracować, okay. Oszczędzać i inwestować, bo te pieniądze trzeba coś z nimi robić. Pamiętajcie, teraz jest dobry okres, inflacja idzie, Amerykanie drukują pieniądze. Także wszystkie ceny rosną, także w co nie zainwestujecie, na pewno na tym zarobicie, czy to będą nieruchomości, bitcoiny, nieruchomości, towar. Tylko nie trzymajcie pieniędzy w gotówce, bo te pieniądze, inflacja wam zje. Także nie trzymajcie tego w skarpetce, wrzućcie w cokolwiek, tylko nie trzymajcie w gotówce. Widz Dominik, no w końcu gdzie się podziewaliście? To może ja odpowiem. Dominik, słuchaj, ostatni rok był naprawdę bardzo pracowity dla nas. No jak wiesz, no była sytuacja w 2020 roku taka, a nie inna. No i co, no ja zacząłem robić filmy tam pod koniec odcinka. Adrian też się zaczął pokazywać, no i co? No i po prostu no, zaczęliśmy łapać te zlecenia.
No i my mieliśmy też takie dość poważne zlecenia. No i tam już jakby były firmy państwowe w to zaangażowane, no i też dostałem taką wiadomość, że jestem jak za bardzo na tapecie. No i jakby musiałem przestać robić filmy, no ja nie chciałem robić filmów, bo skupiliśmy się na realizacji tych kontraktów, które mieliśmy jakby do wypełnienia. Także no, była przerwa w nadawaniu, kontrakty zrealizowane, teraz jakby są nowe tematy. No i co, jest dużo filmów z poprzedniego roku, one się ukażą na tym głównym kanale, będą się ukazywać co tydzień. Także dowiecie się, co robiliśmy przez ostatni rok. Okej, następne pytanie. Więc Rafał Szczepan. Jak sytuacja wirusowa w Chinach i jak działa w praktyce model chiński, do którego dąży cały świat? To znaczy aplikacje w telefonach, punktacja ludzi, restrykcje. W skrócie. W Chinach nie ma wirusa. No to się skończyło w czerwcu 2020 roku. Wyłapuje się szybko i bezwzględnie. Tak. Się tępi to bezwzględnie, słuchajcie. Bo na przykład dla was, jak wy macie kilka tysięcy zarażeń dziennie, no to jest ok. Tutaj jak jest kilkanaście, to jest czerwony alarm, od razu zamykają dzielnice, kwarantanny. No naprawdę, tutaj jakby wirus nie ma prawa przejść. Polityka zero przypadków. Polityka zero przypadków. Tutaj też musicie wiedzieć, że Chińczycy ileś lat temu, jak była epidemia SARS, ptasiej grypy, to oni jakby wykształcili sobie ten model działania. Tak? I oni to uskuteczniają i tutaj naprawdę działa. No o tym no były filmy. Next. Użytkownik Grzegorz Szydłowski. Zrobiłem podobnie, kupiłem mieszkanie 4 lata temu za 200 tysięcy, miesiąc temu sprzedając za 340 tysięcy. Kup następne. Grzesiek, kupuj następne. Dziajo. Pod prąd. Dobra. Kalifornia KLI. Czy jako inżynier budownictwa znalazłbym pracę w Chinach jedynie z językiem angielskim? Na jaki standard życia mógłbym liczyć? Czy stać by mnie było właśnie na takie mieszkanie? Tak. Tak. Wysoki standard życia, pracy znajdziesz. Zwłaszcza inżynierię, ale to tak Chińczycy już jakby troszkę też przejmują tutaj pałeczkę powoli, także trzeba się śpieszyć ewentualnie. Użytkownik Hack Norris. Jak wejść w rynek nieruchomości w Chinach? Czy trzeba tu być? Przyjechać. Port kontenerowy. Tak, i tutaj też mamy biuro, bo jest blisko portu, blisko magazynów, tutaj robimy konsolidację kontenerów. No, o naszej pracy, naszym biurze jeszcze będzie dużo w filmach, także... O, użytkownik Dawid ES. Słabe ROI. 2 200 000, by dostać 3000 ROI, około 1,3% w Warszawie, to 3,5%. Jak na pokoje dla studentów, to up, czyli do 8%, ale wzrost wartości kosmiczny 160% w 4 lata. Nieruchomości niekomercyjne, czyli mieszkania, nie kupuje się pod wynajem ogólnie. Są do tego dedykowane tak zwane właśnie mieszkanie na prawach komercyjnych, które deweloperzy nabywają za dużo mniejsze pieniądze, prawo do ziemi, i potem mieszkania również mniej kosztują. To są takie zazwyczaj dwupoziomowe kawalerki. Takie rzeczy się kupuje pod wynajem, na którym ROI jest dużo lepsze. Lub posiadłości komercyjne, czyli sklepy, ziemia pod fabryki, tak? To się kupuje i robi pod wynajem. Jeśli chodzi o mieszkania i posiadłości prywatne, no to możecie zobaczyć, że no, ten wzrost cen wartości nie nadąża za wzrostem kwot wynajmu. Także, ale musicie patrzeć, no, tam gdzie Marcin mieszkał, na czarno-białych blokach. 10,
to czekaj, który 2000... To są bloki z tego 2018, pierwszego filmu. 2018, to 13 lat temu, tak? No to te mieszkania były sprzedawane nowe po 800 tysięcy RMB. Wtedy cena wynajmu wynosiła około 800 tysiąca juanów na tamte czasy. 1000 juanów to jest 600 zł, dzisiaj, wcześniej 550. Na dzisiaj, kto wtedy kupił, to może dzisiaj za wyspę. Na dzisiaj wynajem takiego mieszkania to tam, ile teraz tam metrów? 2500? No ja płaciłem 2500, ale ja... No to bliżej trójki, tak? Nie, już. No 3,5 tysiąca. No około 3000 powiedzmy, tak? Tu się pojawia. Za mieszkanie, które kosztowało 800 tysięcy RMB, tak? I teraz kosztują 2 miliony. No oczywiście dzisiaj trzeba dać za to, nie nam prawie, trzeba... Nie. 3 miliony. Prawie 3 miliony. No 2,5. No to tu jest właśnie... A tu mieszkamy tu jest nasze biuro, właśnie przed chwilą widzieliście port i okolice. My tutaj mamy swoje magazyny, mamy tutaj swoje biuro. O naszej firmie, jak wygląda nasza praca, będzie jeszcze dużo odcinków, naprawdę. Widz GRQU. Jaki jest trend? Chińczycy bardziej kupują, czy wynajmują mieszkania? Kogo stać, to kupuje. Kogo nie stać, wynajmuje. Użytkownik Kowalski Leon. Co tam słuchać u Mao Mao? To pytanie do ciebie chyba. Mało miała właśnie trzecią aborcję. To mojego chłopaka. Słuchajcie, z Mało to jest serial brazylijski, także. Pozdrowienia dla Mało. Pokłóciła się z JoJo w ogóle. No nie, o tą aborcję trzecią. O, to jest pytanie do ciebie. Tomasz W. Czym zajmuje się ten koleś? Przemyca narkotyki do Europy? Narkotyki? Tak. Ja nic nie wiem. Nie ma narkotyków w Chinach, słuchajcie. Po wojnach opiumowych narkotyki to tutaj jest no. Dobrze. Czym się da? Czym się da? Wszystko. Zapraszamy do kontaktu. Oprócz narkotyków. Nie, tego nie robimy. Ja importowałem do Chin, eksportujemy z Chin. Tak. Żona prowadziła też tu lokalny biznes. Prowadzimy szkoły językowe. No jest tak... po prostu i pracowałem też, także na wszystkim. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie, słuchajcie, no bo już ostatnie tego jest... kończymy. Ostatnie, za dużo. Jeśli, słuchajcie, jeśli będzie 1000 łapek w górę pod tym filmem, to zrobimy drugie Q&A, ale no, ostatnie pytanie. Mister Wicek. Słyszałem, że w Chinach chcą zakazać edukacji poza państwowymi szkołami. Przede wszystkim języków obcych. Tysiące nauczycieli praktycznie z dnia na dzień zostało pozbawionych praw wykonywania zawodu. W nawiasie, pod groźbą grzywny, a także kary więzienia. Podobno społeczeństwo stało się zbyt prozachodnie, w cudzysłowie, i wykształcone. Pojawiły się ruchy feministyczne, LGBT, chcą pozbyć się obcokrajowców i zapewnić odpowiednie ilości siły roboczej w fabrykach. Może odniesiesz się do tego w jakimś filmie. Może ja się wtrącę. Zajęcia pozaszkolnych nie mają w ogóle nic wspólnego ani z ruchami feministycznymi, ani z LGBT, które tutaj nie istnieją. Dobra, tu... Znaczy ruchów jako takich nie ma, no, takie rzeczy są, no nie, wiesz... Znaczy ograniczenie... są konkursy, drag queen, Guangzhou. Powstały ze względu na to, że po prostu Chińczycy są bardzo skupieni na edukacji swoich dzieci i przez to narzucali im za dużo wszystkiego. Był bardzo duży nacisk społeczny też, żeby dzieci były lepiej wyedukowane. Ceny nie są niskie.
No i dzieci po prostu, i po prostu ludzie przestali też rodzić przez to dzieci, bo po prostu było za dużo ciśnienie, tak? Nie, za dużo... No po prostu oni presja. Presja, no, tak, presja. Inwestowali w to jedno dziecko, które miało jakby później na swoim. Więc rząd postanowił, że problemem jest edukacja pozaszkolna i postanowił z tym walczyć, także... Bo ludzie się po prostu burzyli. Słuchajcie, wychowanie jednego dziecka kosztuje tyle i tyle pieniędzy, bla, 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 bla. Więc te... No to rząd powiedział, no to okej, okay, no to teraz wszystkie te jakby pozaszkolne zajęcia będą państwowe i będą tanie. Znaczy, i ogólnie dostępne. Nie będą państwowe, ale przeobrażone w non-profit. O, w non-profit, bo tutaj profit był dość poważny, tak? Bo Chińczycy są w stanie zapłacić każde pieniądze, byle tylko dziecko miało dobre wykształcenie i naprawdę płacili dużo. No i obcokrajowcy dalej mogą pracować i uczyć, tylko tak. W organizacjach non-profit. Jedynym ograniczeniem, które dotknęło obcokrajowców, to obcokrajowcy poza Chinami, którzy nie mogą teraz już uczyć online. No. Słuchajcie, jesteśmy w ogóle teraz na wyspie. Adrian, jest taka sytuacja, że mamy ostatnie pytania, czy to nie jest nawet pytanie? Słuchaj, bo to jest ciekawe. No. Tutaj widz Rastaman Jungle. I z tego co pisze, to on jakby był u nas, tak? No. Słuchajcie, jesteśmy na wyspie. Może tak dam. Rastaman Jungle pisze tak. Odnośnie tego filmu, bo tu teraz odpowiadamy na pytania, które były zadane pod filmem do naszej okolicy. Chłop pisze tak. Kwestia taka, że to miasto już w 2007 roku miało ten zbiornik toksyczny, zbiornik wodny toksyczny, gdy tam byłem. Przykład człowieka, co jest zainwestował i jest milionerem teraz. Śmieszne, bo gdyby tak zrobił w Polsce, to też byłby milionerem. XD. Od 2018 roku do 2021 roku 50% poszły mieszkania do góry w Polsce. W kraju, którym ma się jakieś podstawowe prawa, a w Chinach już się nie ma. Co dość dobitnie pokazały przykłady COVID czy z ostatnimi powodziami. Chiny są fajne jako kierunek turystyczny, jednak by tam mieszkać, to bym nie chciał. Nie mam mentalności niewolniczej. Co ty pierdolisz? Gniocie. No comment. No comment. A o żadnych toksycznych zbiornikach nic mi nie wiadomo, także... Także no... Także prosimy o linka do artykułu. No. Jakieś... Może być po chińsku, po angielsku, po polsku. Nie jestem w stanie się odnieść do czegoś, o czym nie mam żadnej wiedzy. Jesteśmy właśnie na wyspie, na którą zawitamy w następnych odcinkach. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Jeśli macie jakieś nowe pytania, proszę pod tym filmem je napisać. To tyle, tak? Pozdrawiam. Cześć. Bye, bye. No, witam w kolejnym odcinku. Idziemy na kawusie do Dolce Vita. A potem się zobaczy. Mamy jakieś paczki do wybrania na chińskim magazynie. No i Joko. Odpowiadając na pytania. Dlaczego wynajem jest tak tani w porównaniu do ceny zakupu? Widzę metr za kwadrat. Wynika to z podaży i popytu oraz nierówności na rynku w charakterystyce chińskich nieruchomości. Ponieważ mamy tak, musimy rozdzielić, ponieważ mamy mieszkania, które są na wolnym rynku, w wolnym obrocie. Mieszkania, które są w rękach jakby farmerów, tak? I tymi nieruchomościami nie można obracać. Znaczy można obracać, ale tylko wśród lokalnej społeczności wiejskiej.
chińska charakterystyka jest taka, że te wioski jakby zostały, jak się miasto rozrastało, to zostały wchłonięte do miasta. No i tak i powstały tak zwane wioski w mieście. I te wioski w mieście, ze względu na to, że nie mogą być swobodnie obracane, handlowane, no to jakby sam koszt budowy jest jedynym kosztem, gdzie koszt budowy nie jest tu wysoki, zwłaszcza niskiej jakości, takie proste, zwykłe bloki mieszkalne właśnie w wioskach miejskich. To powoduje, że mamy takie bloczki, dosłownie okno w okno, ściana w ścianę, po 5, po 6, tak przeciętnie, ale czasami się zdarzają po 10, 11 pięter takie bloki. I na każdym piętrze po 5, po 10 takich małych pokoików, kawalerek, tudzież M1, jakby to po polsku by było, tak, że salon i jedna sypialnia. Dosłownie aneksem takim kuchennym, łazienką, max 2-3 metry kwadratowe. I te takie mieszkanka potrafią kosztować w przeliczeniu 200, 300, całe 400 zł, w zależności też od lokalizacji. I one, i te mieszkania zapewniają tani wynajem dla ludności migracyjnej, tak? Dla ludności, która przyjeżdża do pracy do dużych miast. No i te droższe lokale, no wtedy nie mają takiego popytu. Wtedy te droższe lokale, no wśród bardziej zamożnej części społeczeństwa, jednak zamożna część społeczeństwa po prostu preferuje kupić mieszkanie, ponieważ no, potrzebują dzieci wysłać do szkoły, więc wynajem ich nie urządza, kolokwialnie mówiąc. Nie mogą wynajmować, no bo wtedy nie mogą posłać dzieci do szkoły, więc muszą kupić mieszkanie. Czasami Chińczycy kupują mieszkanie, ci co mieszkają we wioskach w mieście, kupują mieszkanie tylko, żeby mogli posłać dzieci do szkoły, która przynależy do tych bloków. Ale nie mają zamiaru tam mieszkać, bo to dla nich są małe mieszkanka. I wtedy takie mieszkania wynajmują za jakąkolwiek kwotę. No i dlatego właśnie jednocześnie właśnie nadpodaż mieszkań na wynajem i jednocześnie wysoki popyt na posiadanie nieruchomości, zwłaszcza takich, do których przynależy szkoła, powoduje tą dysproporcję. To tak powierzchownie myślę, że odpowiada na pytanie. Pozdrawiam.